I jesteśmy już w tym cyklu programowym po 11, wszak 6 minut po wyżej wymienionej godzinie. Piotr Cieplucha, czy pan skończył myśl, czy nie? Znaczy jeszcze odnośnie tego, o czym mówił pan redaktor, że już pewne kroki pan minister Romanowski poczynił. Owszem, to dotyczy Donalda Tuska, natomiast tutaj mieliśmy już z powieleniem tego kłamstwa przez kolejnych polityków, zwłaszcza Koalicji Obywatelskiej, no ale również Trzeciej Drogi. Radny Lech. Panie redaktorze, tutaj oczywiście, tak jak wcześniej mówiłem, jeśli chodzi o składkę zdrowotną i emerytalną, to jest także jednak ten rodzaj podatku, który jest podatkiem solidarnościowym. I tutaj jednak na emerytury płacimy, składamy się oczywiście na indywidualnych kontach, ale nie do końca. Tak jak teraz ci, którzy przyjechali do Polski, ponad 1 milion osób pracujących, za wpłacających podatki z jednej strony do budżetu państwa, ale także składki ZUS odprowadzające ze swojej pensji. To są środki, które są przeznaczone na emerytury dla nas wszystkich. I tutaj tak jak wcześniej powiedziałem, uważam, że zmiany, które powinny być wprowadzone, które były i są jednym ze 100 konkretów Koalicji Obywatelskiej, zostaną w najbliższym czasie dopracowane wraz z naszymi koalicjantami i zostaną przedstawione. Tak, bo w ciągu pierwszych 100 dni nie udało się ich wprowadzić, to prawda. Ale my rozmawiamy teraz o Adamie Bodnarze, rozmawiamy o ruchu prokuratury w sprawie Marcina Romanowskiego. Dzisiaj ma być zażalenie na decyzję sądu. Jeśli chodzi o ten temat, to tutaj wydaje mi się, że rzeczywiście z jednej strony mamy immunitet, który w opinii wielu prawników nie powinien obowiązywać polskich prawników. Z drugiej strony oczywiście mamy list przewodniczącego Rady Europy, który jasno mówi, że posła Romanowskiego ten immunitet obowiązuje. I tu mamy odwołanie się, dzisiaj ma nastąpić, tak, bo tego do końca nie wiemy, prokuratury do Sądu Wyższej Instancji. Ja czekam na to rozstrzygnięcie, dlatego że jest to ważne rozstrzygnięcie, które może także w przyszłości być swego rodzaju precedensem, który z jednej strony w naszym prawie nie obowiązuje, ale jednak pokazuje pewne ścieżki rozwiązań, którymi powinniśmy się stosować. Bo tutaj chciałem powrócić też do wypowiedzi pana marszałka Sejmu. Rzeczywiście, jeżeli poseł Romanowski kilka dni był na spotkaniu Rady Europy, to no, chyba burzy się może w nas coś takiego, że immunitet jego obowiązuje. Tak? Ja rozumiem, gdyby on regularnie pracował w Radzie Europy, był stałym uczestnikiem spotkań tego gremium, miał swego rodzaju zadania powierzone mu przez ten organ, wtedy ten immunitet w pełni mu się należy. Natomiast kilkudniowe spotkanie na tej Radzie mogłoby być dyskusyjne, ale ja tego nie podważam. Ja nie podważam pisma przewodniczącego Rady Europy. Myślę, że tutaj sąd drugiej instancji powinien jasno wyłożyć nam nie tylko samą pokazać się jakby wyrok, ale w sentencji wyroku, w omówieniu jasno i konkretnie powinien opisać te zawiłości prawne, z którymi w tej chwili wszyscy się borykamy. No być może dzisiaj się dowiemy rzeczywiście, że prawo międzynarodowe, prawo europejskie jest wyżej aniżeli prawo krajowe, a z drugiej strony co do burzenia krwi, to muszę państwu powiedzieć, że też we mnie się krew burzyła strasznie, kiedy się dowiedziałem, ku swojemu wielkiemu zaskoczeniu, nie ukrywam, że wraz z chwilą wyboru, a nie z chwilą dopiero złożenia ślubowania, wybrany poseł czy senator ma już immunitet. Senator Skurkiewicz. Panie redaktorze, szanowni państwo, kilka kwestii. Po pierwsze, w tej wypowiedzi, którą zaprezentował pan Bodnara, jednoznacznie minister sprawiedliwości wskazał, że nastąpiła, uwaga, uzurpacja kompetencji przez Radę Europy, Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy. No to
naprawdę powiało Moskwą, powiało Wschodem, powiało no, totalitaryzmem. No, panie redaktorze, szanowni państwo, no przecież to jest absolutnie, wpisuje się w tę narrację, która gdzieś na Kremlu była opisana, jak aresztowano żołnierkę ukraińską i która w międzyczasie została deputowaną i później została wybrana do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. To po pierwsze. Po drugie, ja biorę to na karb małego doświadczenia i Hołowni, ale również i panów radnych, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące delegacji parlamentu do różnego rodzaju międzynarodowych organizacji. Na początku każdej kadencji posłowie i senatorowie tworzą delegacje do zgromadzenia parlamentarnego różnych organizacji, OBWE, Rady Europy i tak dalej, można by to mnożyć. Udział jest dzielony zgodnie z parytetem przez prezydium Sejmu. Tylko proszę mieć świadomość, że w równych ilościach są wybierani członkowie i zastępcy członków. W delegacji w głównej mierze pracują i uczestniczą w posiedzeniach plenarnych, spotkaniach, grupach. Uczestniczą członkowie pełnoprawni do Rady Europy, ale są również zastępcy członków, którzy są objęci na równych zasadach, jak i członkowie, immunitetem międzynarodowym. I taka sytuacja ma zastosowanie w przypadku pana posła Romanowskiego. To bzdury z mchu i paproci, opowiada Hołownia, mówiąc, że no krew mu się burzy, bo on pracował półtorej czy dwa dni czy trzy dni jako przedstawiciel w Radzie Europy. No tak pracował, bo pracowali w pierwszej kolejności członkowie delegacji etatowi, czy pełnoprawni członkowie, a zastępcy członków mogą i wyłącznie być, wyjeżdżać w delegacjach wtedy, kiedy któryś z członków nie może uczestniczyć. No więc to są opowiadanie, to jest mydlenie cały czas oczu, to jest jedna wielka ściema. Panie senatorze, dzisiaj, a kończąc ten półtora dnia, czy też dwa, trzy dni pracy Marcina Romanowskiego, jak się ma do dni pracy na przykład w Senacie? Ile mieliście posiedzeń Senatu? Ile godzin? Ale to jest analogiczne, no panie redaktorze, no my w Senacie spotykamy się raz na dwa tygodnie i pracujemy półtorej, dwie godziny, trzy godziny, raz na dwa tygodnie. W ostatnim czasie pani marszałek doszła do wniosku, że no warto, żebyśmy pracowali przez dwa dni, więc jednego dnia pracujemy zaledwie kilka godzin, żeby następnego dnia spotkać się na sali plenarnej i pół godziny głosować nad tymi rzeczami, które są realizowane. Koalicja 13 grudnia nie jest przygotowana do sprawowania władzy. Tam nie ma żadnej pracy legislacyjnej, merytorycznej. Dzisiaj będzie dopiero, czy jutro się zacznie w miarę merytoryczne posiedzenie zwołane na dwa dni i może będzie dłuższa dyskusja na temat ustaw, które wpłynęły. Czyli na przykład likwidacja Trybunału Konstytucyjnego. Panie senatorze, czyli na przykład likwidacja Trybunału Konstytucyjnego, a ściślej rzecz ujmując, które to orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Sejm, Senat będą akceptowały, a które będą nieakceptowalne? Panie redaktorze, Konstytucja Polska mówi jednoznacznie i stwierdza jednoznacznie, jaki jest system władzy w Polsce, jaka jest hierarchia, jakie są organy, które tę władzę dzisiaj sprawują. Nie akceptuje i państwa demokratyczne nie akceptują sytuacji takiej, jak mówi Tusk, że on prawo stosuje tak, jak je rozumie. No bzdura. Nie ma większej bzdury niż to, co wypowiedział lider koalicji 13 grudnia. No, prawo bzdura, jest bzdurą, wprost. Ale tak to niestety jest w tej chwili panie praktyką wiedzione. No to ostatnie zdanie. No to więc jeżeli Polska jest krajem demokratycznym, a jest krajem demokratycznym, to proszę zobaczyć, co się zadziało w ostatnich miesiącach. Przecież te działania, które były podejmowane chociażby przez Bodnarowców w stosunku do prokuratora krajowego czy prokuratorów krajowych. Przecież to jest ewidentne złamanie konstytucji, złamanie przepisów prawa. Prokurator nie może być powołany bez zgody prezydenta. To, co robi dzisiaj Ministerstwo Spraw Zagranicznych z ambasadorami, przedstawicielami Polski w innych krajach, no przecież nie może być powołany ambasador bez zgody prezydenta. Jest obniżenie rangi placówek dyplomatycznych w wielu miejscach na świecie, za chwilę w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. No jeżeli mamy również media publiczne, to nie można zmienić zarządów spółek Skarbu Państwa, panie senatorze, mediów przepraszam, publicznych ma pan bez zgody.
Ma pan rację i pewnie byśmy sobie tak godzinami jeszcze rozmawiali, ale musimy stawiać kropkę. I jak to się ma do demokracji, panie redaktorze? No sam pan powiedział, że jesteśmy państwem demokratycznym. No to tak to się ma do tego, no. Tak, ale jeżeli to było robione za rządów Prawa i Sprawiedliwości, to był uruchamiany artykuł 7 traktatu i byliśmy linczowani, stawiani pod ścianą i był zakręcany kurek z pieniędzmi. A co się wydarzyło, jeżeli chodzi o państwo prawa, działanie państwa prawa za rządów Platformy Obywatelskiej? Przecież ustawy nie zostały przyjęte, działania nie zostały wdrożone legalne. A Unia Europejska uchyliła. Tu musimy stawiać kropkę. Bardzo dziękuję panom. Proszę państwa, a państwa do Sejmu na moment. Zabieram na konferencję prasową. Dzień dobry państwu, witam wszystkich na konferencji prasowej. Jest ze mną pan poseł Marek Grubarczyk oraz pan poseł Jarosław Krajewski. Szanowni państwo, spotykamy się tutaj dlatego, że napływają do nas kolejne bardzo niepokojące informacje i to z samorządów, ponieważ odwołam się tutaj do słów Donalda Tuska. Rząd Donalda Tuska i sam Donald Tusk, wtedy kiedy prowadzili jeszcze kampanię wyborczą przed 15 października, obiecywali Polakom, że wtedy kiedy będą rządzić, wszystkiego w polskich domach będzie więcej, każdemu będzie żyło się lepiej, a oni jako rządzący będą realizowali swoje 100 konkretów. Okazuje się, że jedynym konkretem, o jakim dzisiaj możemy mówić, to są regularne i stale systemowo wprowadzane podwyżki i podnoszenie kosztów życia milionów Polaków. To, że zostały uwolnione ceny gazu, prądu, zostały zlikwidowane tarcze energetyczne, to już wiemy, ponieważ ceny prądu i gazu będą rosły o kilkadziesiąt procent. W przypadku gazu to może być nawet 40% dla jednego gospodarstwa domowego. To zwiększa koszty życia dla polskich rodzin, to zwiększa koszty funkcjonowania i prowadzenia działalności gospodarczej milionów polskich przedsiębiorców, co de facto przyczynia się także do wzrostów inflacji. Natomiast, szanowni państwo, samorządy alarmują, mieszkańcy alarmują, że wzrastają również ceny wody. Po wzrostach kosztów rachunków za prąd, za gaz, wzrastają również rachunki za wodę. Ceny wody w wielu samorządach szybują nawet o kilkadziesiąt procent. Ja mam tylko kilka przykładów z samorządów. W Policach ceny wody wzrosną o 60%, w Sopocie o 30%, w Białymstoku o 36%, w Warszawie o 20%, w Łodzi 35%, Wrocław kolejne 20% do rachunków za wodę i odprowadzanie ścieków, Rzeszów plus 21% za wodę i odprowadzanie ścieków, tak zwaną kanalizację. Szanowni państwo, to pokazuje, że ten rząd nie ma żadnych kompletnie zahamowań w sięganiu po pieniądze z portfeli Polaków. Co więcej, jedno mówią, a zupełnie co innego robią, dlatego że ja przytoczę teraz państwu taką wypowiedź ministra, który bezpośrednio nadzoruje Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie, pana ministra Dariusza Klimczaka, ministra infrastruktury, który mówił jeszcze kilka tygodni tutaj na tej sali sejmowej w taki oto sposób. Rząd nie przewiduje żadnych podwyżek wody. Planujemy zdecentralizować zarządzanie wodami. Polaków nie czekają żadne podwyżki wody. I jak to się ma, panie ministrze, i tu stawiamy takie pytanie do tych właśnie informacji, które napływają do nas z samorządów, o tych kilkudziesięcioprocentowych podwyżkach, tym razem znowu za wodę. Jesteśmy z tym zbulwersowani i dlatego stawiamy to pytanie, ale o szczegółach, jak to wygląda w samorządach, a dokładnie w Warszawie, powie pan poseł Jarosław Krajewski. Bardzo proszę. Szanowni państwo, spotykamy się w Warszawie i to tutaj w stolicy polskiej możemy powiedzieć o tym, że mamy taką kwintesencję, jak rządzi Platforma Obywatelska. Co innego obiecywała w kampaniach wyborczych, a co innego realizuje dzisiaj. Warto choćby przypomnieć, jak w 2018 roku, wtedy kiedy zbliżała się kampania wyborcza do samorządu, Platforma Obywatelska zaproponowała obniżkę cen, ale teraz, kiedy jest po wyborach samorządowych, Platforma Obywatelska, Rafał Trzaskowski zdecydowali się na podwyżkę cen za wodę i ścieki w Warszawie. Ta podwyżka wyniosła już 20%, ale jeżeli mówimy o tym wniosku, który został już zaakceptowany przez Wody Polskie, to mówimy o łącznej podwyżce cen w Warszawie o prawie 40%. Dlatego mam apel do mieszkańców Warszawy, żeby trzymali się za portfele i żeby sprawdzali swoje konta, dlatego że w Warszawie rządzi Rafał Trzaskowski, który
nie liczy się z mieszkańcami Warszawy, ale mieszkańcy Warszawy coraz bardziej liczą koszty życia, wzrastające koszty życia w Warszawie. Jeżeli mówimy o tej podwyżce, to warto też przypomnieć, że we wniosku złożonym... Proszę Państwa, mówimy o serii podwyżek. Profesor Henryk Domański, socjolog Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry Panu, Panie Profesorze. Dzień dobry. Pan doktor Andrzej Janusz, politolog Instytutu Piłsudskiego. Dzień dobry Panu, Panie doktorze. Dzień dobry. Rozpoczynałem dzisiaj spotkanie z naszymi widzami i z Michałem Rachoniem tuż po godzinie 9 od dowcipu. Ale jest to taki dowcip przez łzy, powiedziałbym nawet angielski humor być może. Andrzej Domański, minister finansów, był uprzejmy wyrazić taką oto myśl. Nasz rząd jest rządem niskich cen. Panie profesorze. Niskich cen i niskich dochodów najprawdopodobniej. Jest to jednak rząd, który wraca do takiej gospodarki wolnorynkowej. To było zapowiadane, jeżeli chodzi o skład tego rządu i jeżeli chodzi o zapowiedzi, ponieważ te wszystkie zapowiedzi, obietnice wyborcze Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej były od początku tonowane po objęciu władzy od 15 grudnia przez tę koalicję rządzącą. Właśnie 13 grudnia, przez ministra finansów. I to się stale powtarzało. On był bardzo konsekwentny w tym, co mówi. W tej chwili próbuje to jakby realizować najprawdopodobniej. To się rzeczywiście materializuje. Najważniejsze są oczywiście konsekwencje, reakcja opinii publicznej, nie, właśnie nie tyle opinii publicznej, co ludzi na wzrost cen. Wydaje się, że ludzie nie kupują sobie codziennie pralek na przykład tutaj w związku z tą rozmową, cośmy mieli przed audycją, a takich rzeczy, które są, które rzeczywiście, na które te wydatki muszą być stosunkowo duże, to się dzieje co jakiś czas. Ceny żywności tutaj powinny odgrywać o wiele większą rolę, ale to dokonuje się również stopniowo. No to nie od razu, prawda? Ludzie dochodzą do głosu, że się pogorszyło, do wniosku, że się pogorszyło. W związku z czym ja tak patrząc na konsekwencje tego typu polityki, która jest, no, trzeba raz jeszcze podkreślić, zwrotem do takiej gospodarki takiej, no właśnie wolnorynkowej, nazywanej również liberalną. Taka, która była od początku reprezentowana przez Platformę Obywatelską, zresztą u swojego zarania w programie Platformy Obywatelskiej, tym pierwotnym, było coś takiego. Więc ona rzeczywiście jest realizowana i to ma takie konsekwencje, jakich nie miało do tej pory przez ostatnie prawie kilkadziesiąt, dwadzieścia kilka lat w społeczeństwie polskim. Więc reakcja na pewno będzie taka, że będzie to w jakiś sposób poczucie bezpieczeństwa materialnego, poczucie takiego komfortu się tutaj zmniejszy, co powinno się oczywiście przełożyć na notowania Platformy, ale nie nastąpi to od razu. Więc jeżeli myślimy, że ludzie wyjdą na ulicę z tego powodu, to ja nie sądzę, żeby tak się stało. Będzie pogorszenie nastrojów, będzie Panie profesorze, i od razu do pana doktora, ale chyba nikt z nas nie zakłada wyjścia na ulicę. Nie. Tylko chodzi bardziej o to założenie, powiedzmy, pierwotne, jak długo z ludzi da się robić debili. No jak długo można ludziom mówić, że jesteśmy rządem niskich cen, kiedy ludziom serwuje się podwyżki? Znaczy tutaj ja myślę, że jest taka pewna prawidłowość i tą prawidłowość możemy zaobserwować. W momencie, kiedy Platforma Obywatelska z koalicjantami dochodzi do władzy, rośnie luka VAT-owska. To znaczy to jest taka sytuacja, że system państwa, instytucje, które są odpowiedzialne za ściąganie podatków, za pilnowanie tej polityki, w moim przekonaniu działają dużo gorzej. To jest taka pewna prawidłowość. I teraz, jeśli rośnie luka VAT-owska, czyli budżet państwa nie ma tych dochodów przewidzianych, w związku z tym przerzuca się konieczność na obywateli. Wzrost akcyzy na papierosy, wzrost akcyzy na alkohol. Wszystko rośnie, tak? No bo budżet ma zapisane, ma to pewne stałe... A że jesteśmy uśmiechniętą Polską, to od razu opowiadamy sobie dowcipy. I wreszcie coś dopadło abstynentów. No tak, dokładnie. Tylko wiemy, jak jest akurat w przypadku podniesienia akcyzy na papierosy i alkohol. Rośnie przemyt. To znaczy za chwilę będziemy świadkami, no bo oczywiście to jest stała prawidłowość, że do Polski będzie wchodziło coraz więcej papierosów, głównie z Ukrainy, z Białorusi i też alkoholu. I w związku z tym paradoksalnie, jeśli państwo liczy na to, że z tej podwyższonej akcyzy na papierosy i alkohol ściągnie większe pieniądze, to się może pomylić, dlatego że po prostu tutaj prawidłowość jest, i to już od kilkudziesięciu lat w Polsce były tego typu działania i to się zawsze kończyło, że rósł przemyt,
natomiast akcyza wcale z tych towarów do budżetu się nie zwiększała. W związku z tym, tak jak pan profesor powiedział, to jest właśnie taki element tej polityki liberalnej, tak? To znaczy przerzucamy na ludzi, tak? To jest to myślenie, tak, człowiek jest kowalem własnego losu pod każdym względem, w związku z tym przerzucamy na niego, niech on płaci więcej i prawda, no, z tego powodu państwo będzie miało większe dochody, być może później ta redystrybucja dla innych potrzebujących się uda, natomiast no, najpierw musimy ściągnąć te pieniądze od ludzi, w związku z tym podwyżki cen, za chwilę oczywiście to wszystko będziemy dużo bardziej czuli, w tej chwili są wakacje, ludzie o tym nie myślą, ludzie bardziej myślą właśnie o wakacjach, natomiast wrócą z wakacji we wrześniu, dzieci będą musiały pójść do szkoły, zobaczą, złapią się za kieszenie, zobaczą, wszystko jest droższe, natomiast później przyjdą ceny energii, czyli znowu, prawda, też wzrost cen. Jesień, zima, wiadomo, to wszystko to odczujemy. Czyli Anna Maria Żukowska miała rację, że się po prostu społeczeństwo i ludziska dowiedzą, co ich spotkało dopiero w styczniu przyszłego roku. Znaczy ja myślę, że już w listopadzie gdzieś. Ja myślę, że listopad, grudzień to będzie ten moment przed świętami, to będzie ten moment, gdzie rzeczywiście ludzie poczują realnie ten, no, zmianę sytuacji. Przede wszystkim w swoich kieszeniach i w swoim funkcjonowaniu. No i to jest być może ten moment takiego pewnego też obywatelskiego, społecznego przebudzenia, co będzie też odzwierciedlało się w poparciu dla partii politycznych. A w międzyczasie jesteśmy w tak zwanej procedurze nadmiernego zadłużenia i w międzyczasie trzeba będzie szukać oszczędności. To jest bardzo ciekawe, bo właściwie polityka obecnego rządu idzie dwoma torami. Z jednej strony mamy odwrót od tego, co można by powiedzieć z obecną wersją keynesizmu, czyli takiego polityki państwa opiekuńczego, które polega między innymi na zwiększaniu wydatków po to, żeby pobudzać jednak ten rozwój gospodarczy pośrednio rzecz biorąc. Więc odwrót od keynesizmu, którego reprezentantem częściowo było Prawo i Sprawiedliwość. A powrót do fiskalizmu, którego do tej pory nie było. To jest ten tor jeden, który realizuje obecny minister finansów, zupełnie niezależnie znowu od tych zapowiedzi Donalda Tuska, tak jakby Donald Tusk, że się poprawi, że w ogóle będzie zupełnie inaczej, że te ceny wzrosną, że będzie 5,19 za paliwo i tak dalej. Tak jakby Donald Tusk nie uświadamiał sobie tych prawidłowości, albo nie uświadamiał sobie, jakiego będzie miał ministra finansów. Zresztą to nie jest krytyka ministra finansów, bo on po prostu realizuje prawdopodobnie taką politykę, jaką uważa za właściwą, jest ekonomistą. Ale generalnie rzecz biorąc chodzi o to, że mamy tutaj do czynienia z pewnym brakiem spójności tego rządu. Jakby nie uświadamianiem sobie, ten rząd powstał no ad hoc trochę. No doskonale wiemy, z jakiego powodu powstał. Nie dlatego, że elektorat zagłosował nagle na trzy partie równocześnie, żeby się PiS-owi sprzeciwił, tylko nastąpiła tutaj zgoda liderów co do tego. A więc jakby nie zdawali sobie sprawy ze wszystkich konsekwencji. Jakby tutaj dobrze połączyć te zapowiedzi, te obietnice, że się poprawi, z tym, że nie może się poprawić, jeżeli chodzi o sam skład tego rządu i jeżeli chodzi o taką politykę całkiem racjonalną ekonomicznie. Uważam, że minister finansów realizuje, on nie jest premierem i on za to w ogóle nie odpowiada, jego prawdopodobnie to nie obchodzi, on będzie chciał to zrealizować do samego końca, dopóki będzie ministrem. Natomiast zgoda, politycy, znaczy jeżeli chodzi o społeczeństwo, to ja sądzę, że już ludzie to wiedzą, natomiast rzeczywiście poczuć to poczują za jakiś czas. Ale trzecia rzecz, ta, o której mówiliśmy, co z tego wynika, że poczują. No, na pewno rząd nie upadnie z tego powodu, że poczują, natomiast na pewno będą porównywać do samego końca, czyli do za 3 lata i 3 miesiące, na kogo tutaj by warto głosować, jeżeli chodzi o położenie materialne, które jednak decyduje o tych preferencjach wyborczych w dużym stopniu. Panie doktorze? Znaczy ja tutaj myślę, my jesteśmy w tej chwili świadkami, myślę, że w najbliższych dniach, tygodniach będzie bardzo ciekawa taka próba sił w ramach koalicji. Tutaj, mimo tak jak że pan będzie profesor, przerwa sejmowa? Tak, dlatego że z jednej strony trzecia droga, zwłaszcza PSL, ma pewien projekt ekonomiczny, o czym zaraz powiem, i z drugiej strony Lewica. I teraz pytanie jest, czy te projekty, one zostaną wprowadzone i zostaną przegłosowane. Po pierwsze, PSL chce obniżyć składkę zdrowotną, prawda? Ma ten pomysł, żeby pomóc drobnym przedsiębiorcom. Pytanie, czy to, no to będzie kosztem oczywiście budżetu. Pytanie, czy minister finansów i Koalicja Obywatelska się na to zgodzi. Wiemy, że wokół tego już od paru miesięcy trwa wielka dyskusja i do tej pory to nie zostało przeprowadzone. To jest jakby z jednej strony. Natomiast z drugiej strony Lewica lansuje projekt ustawy o renta wdowia, tak? To też oznacza, że rocznie, mówiąc w skrócie, to oznacza zwiększenie
środków finansowych dla osób samotnych. To oznacza rocznie między 8 a 10 miliardów złotych dodatkowych pieniędzy. I teraz w związku z tym tak, z jednej strony PSL chce zmniejszyć te dochody, prawda, dla budżetu, ale żeby dać więcej powietrza, nazwijmy to, drobnym przedsiębiorcom, a z drugiej strony Lewica chce tak naprawdę 10 miliardów dodatkowo z budżetu państwa przeznaczyć dla ludzi starszych, samotnych. I teraz Koalicja Obywatelska, minister finansów jest w środku. I moim zdaniem to będzie bardzo ciekawy test, jak ta koalicja wytrzyma właśnie, to będzie ta spójność koalicji. Bo tak naprawdę w kategoriach politycznych to oczywiście to jest rozjazd w dwie zupełnie różne strony. To są dwie różne zupełnie filozofie. Z jednej strony, nazwijmy to bardziej taka liberalna, nazwijmy to dla przedsiębiorców, z drugiej strony no, społeczna, ewidentnie społeczna, zwiększająca wsparcie dla ludzi samotnych. I to ciekawe, jak z tego testu koalicja wyjdzie. Minister finansów nie jest w środku, panie doktorze. On jest na tym niezależnym torze, który będzie realizował. Tak mi się wydaje. Natomiast jeżeli chodzi o... Ale politycznie, powiedzmy, jest bardziej związany z Koalicją Obywatelską. Konsekwencje tego, o czym pan mówił, są bardzo istotne, jeżeli chodzi o prywatnych przedsiębiorców. Prywatnych przedsiębiorców, których jest około 8-9%, prawie tyle samo co rolników, to jest elektorat... zdeterminowany elektorat Platformy Obywatelskiej, który liczył na to, że Platforma go będzie bronić poprzez PSL. Natomiast Lewica jakby występuje tutaj, jakby próbuje być PiS-em akurat w tej dziedzinie. Tak, no to jest jedna z tych głównych sprzeczności w ramach obecnego obozu rządzącego. Tak do samego końca. No trudno sobie wyobrazić, żeby oni tak funkcjonowali przez te 3 lata, prawda? Z takimi tego typu sprzecznościami, biorąc pod uwagę jeszcze ewentualny zwrot tych prywatnych przedsiębiorców. No dobra, a kwestie ideologiczne, tak jak kwestia aborcji na przykład? No tutaj ze sprzecznością to mamy do czynienia oczywistą. To jest drugi jakby wymiar, ortogonalny taki w stosunku do tego, o którym żeśmy mówili. Z jednej strony Lewica, z drugiej strony PSL. Również nie do pogodzenia, ale w moim przekonaniu jednak ta kwestia aborcji nigdy nie była takim czynnikiem ważącym, jeżeli chodzi o preferencje polityczne. To brano, ma to jakiś wpływ na preferencje wyborcze. No tak, ale nigdy też nie było tak, że jeden z koalicjantów atakował jawnie drugiego koalicjanta. Tak, tak, no to, ale to jest zupełnie inna sprawa. Tak, nigdy nie było. Aborcja jest tutaj dobrym pretekstem jakby. Właściwie to trzeba... Znaczy, były niesnaski, żeby być uczciwym. Na przykład suwerenna Polska próbowała w Mateusza Morawieckiego uderzać. Ale to było wszystko, tak? Natomiast co do polityki PiSu generalnie... Była jakaś jednomyślność. Nie, no w ramach polityki PiSu nie musiało być sprzeczności, bo tam nie było tego typu sprzeczności. Mieliśmy do czynienia ze Zjednoczoną Prawicą, więc to jest w ogóle nieporównywalne. Natomiast tutaj chodzi o to, że jeszcze lider tego ugrupowania, czyli PSL-u, czyli wicepremier Kosiniak-Kamysz, mówił, nigdy jeszcze nie powiedział, dopiero teraz po raz pierwszy powiedział, że oni będą bronić do samego końca, czyli w gruncie rzeczy nawet kosztem wystąpienia z tej koalicji. No i Marta Lempart, która dzisiaj organizuje protest przed Sejmem, mówi o tym, żeby Kosiniak oddał funkcję, stanowiska i do widzenia, wypad. Znaczy ja uważam, że to jest bardzo ważne, to głosowanie było bardzo ważne i zachowanie PSL-u będzie miało konsekwencje na dłuższy czas. Znaczy po pierwsze PSL pokazał, przypomniał też Donaldowi Tuskowi, zresztą nawet w wystąpieniu na Radzie Naczelnej Władysław Kosiniak-Kamysz to wprost powiedział, że to dzięki nam, PSL-owi, pan jest premierem, panie Donaldzie. I to było pierwszy raz tak naprawdę od początku tej koalicji powiedziano, że to PSL rzeczywiście zdecydował, bo taka jest prawda. PSL jako ugrupowanie, nazwijmy to, najbardziej obrotowe na polskiej scenie politycznej, to ono podjęło decyzję. Z drugiej strony oczywiście politycy PiS-u mówią, że to Władysław Kosiniak-Kamysz miał ten złoty róg, mógł zostać premierem w rządzie z PiS-em, no ale wybrał Donalda Tuska. Przez wiele miesięcy nie przypominał o tym. W zasadzie Donald Tusk chyba zapomniał, że rzeczywiście ma tak mniejszych partnerów koalicyjnych. Już zapomniał, że rzeczywiście te głosy PSL-u zadecydowały. Moim zdaniem to jest bardzo ważny element, dlatego że PSL w ten sposób ocali swoją podmiotowość i autonomię polityczną. I to jest jakby na przyszłość, to jest bardzo ważny element. Lewica ma dużo, moim zdaniem, większy problem. Dlatego, że hasła społeczne Lewicy w dużym stopniu w poprzednich latach zagospodarowało Prawo i Sprawiedliwość. W zasadzie całe programy społeczne zostały w dużym stopniu zrealizowane i przejęte przez Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast kwestie obyczajowe, światopoglądowe, dzisiaj ten sam program ma Koalicja Obywatelska. W związku z tym pytanie jest, po co jest Lewica w takim kształcie, w jakim jest potrzebna, jeśli społeczne hasła zostały zagospodarowane przez PiS, inne hasła światopoglądowe zostały zrealizowane przez Koalicję Obywatelską. W związku z tym Lewica tym bardziej
bardziej musi atakować PSL, żeby się odróżniać, pokazywać, że ona rzeczywiście, jej racja bytu na scenie politycznej jest po to, że ona jest jeszcze bardziej radykalna w tych sprawach, zwłaszcza światopoglądowo-obyczajowych, niż Koalicja Obywatelska. A jeszcze nie tak dawno temu piękne było to zawołanie siostry dwie, SLD i PSL. Dzisiejszy to taka koalicja była. Ale można powiedzieć, że musimy stawiać kropkę. Tylko jedno zdanie, że czekamy chyba na ten moment, czy społeczeństwo, kiedy Kosiniak-Kamysz powie panu premierowi, dzięki nam może pan przestać być premierem, bo tego nie dopowiedział, ale to w gruncie rzeczy o to chodzi. To wisi w powietrzu. No dobra, jeszcze to tak błyskawicznie. Dziś to, co mówił Szymon Hołownia tam a propos Tygryska, wyciągając Tygryska, to był przytyk czy to był komplement? No ja myślę, że to był przytyk. To znaczy Szymon Hołownia... Polska 2050 w głosowaniu nad ustawą tą penalizującą ustawę antyaborcyjną, depenalizującą, no, przeszło na stronę Koalicji Obywatelskiej. Teraz Szymon Hołownia chyba się zorientował, że on już kompletnie traci podmiotowość i bardzo chciałby jakby wrócić, pokazać, że ja też tutaj jestem, przypominam o sobie. Czyli co, sugeruje pan doktor, że nasz płaczuś dogryza teraz naszemu Tygryskowi? No tak, tak to wygląda. Ja myślę, że on raczej chciał coś powiedzieć. Akurat to powiedział, natomiast nie miał nic w gruncie rzeczy, żadnych intencji za tym nie było, czy krytykować. Czy co, chciał coś powiedzieć, to dopowiedział, ale nie miał nic do powiedzenia, tak? Tak. Rozumiem. Chciał zaistnieć, tak. Bardzo panom dziękuję. Kolejna konferencja prasowa przed nami. Dzień dobry, szanowni państwo. Witam na konferencji prasowej, podczas której z panem posłem Kałużnym chcemy się odnieść do ostatnich informacji związanych z wpadkami, kompromitacją Adama Bodnara i jego ekipy w sprawie rzekomej afery Funduszu Sprawiedliwości. Jak informują obrońcy aresztowanych urzędniczek, wobec jednej z nich sąd uwzględnił zażalenie i uchylił zabezpieczenia majątkowe w tej sprawie. Jest to bardzo istotna okoliczność pokazująca, że sprawa Adamowi Bodnarowi się sypie. Jak wiecie państwo, również jako media informowaliście o tym, że w tej sprawie miało dochodzić do próby takiego traktowania aresztowanych księdza Michała Olszewskiego, dwóch urzędniczek, żeby nękać się te osoby podczas zatrzymania, w czasie zatrzymania oraz w areszcie, a żeby uzyskać pożądane wyjaśnienia, które miałyby przysłużyć się Bodnarowcom. Jak widzimy, raczej tutaj tego efektu zastraszenia nie udało się uzyskać i sądy powoli widzą, że Adam Bodnar, po prostu jego ekipa, to są partacze. Skręcają sprawy Grodzkiego, Giertycha, kilku przyjaciół Donalda Tuska. W sprawie, która miała być wielką aferą, okazuje się, że naruszają prawo, próbują nielegalnymi metodami prowadzić sprawę. I tak jak w sprawie nieuwzględnienia wniosku o areszt posła Romanowskiego, tak i w sprawie urzędniczki, która jest w areszcie, Adam Bodnar ponosi porażkę. Jest to istotna ta informacja również z tego powodu, że w najbliższych dniach sądy będą rozpatrywać zażalenia na aresztowanie całej trójki księdza Olszewskiego i dwóch urzędniczek. W świetle aktualnych okoliczności, czyli posypania się tej sprawy wobec posła Romanowskiego, jeśli chodzi o nieuwzględnienie wniosku, nawet wielki fan praworządności w państwie Tuska, pan sędzia Tuleja, twierdzi jako karnista, że stosowanie aresztu wobec pozostałej trójki nie ma najmniejszego sensu w aktualnych okolicznościach. Zatem zapewne ekipa Adama Bodnara obawia się, że wkrótce sądy wypuszczą osoby, które były przetrzymywane w ostatnich miesiącach. Pragnę zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, szanowni państwo. Bo dzisiaj Adam Bodnar powiedział, że prokuratura będzie składała zażalenie na nieuwzględnienie wniosku o aresztowanie posła Romanowskiego. Pan Bodnar twierdzi, że on jest przekonany, że immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy posłowi Romanowskiemu nie przysługuje, mimo iż przewodniczący tego zgromadzenia zarówno w liście do marszałka Hołowni, jak i prokuratora uzurpatora Dariusza Korneluka stanowczo nakazuje odstąpienie od czynności wobec posła, dopóki Zgromadzenie Parlamentarne nie rozpozna wniosku prokuratury. Adam Bodnar w tej sprawie stosuje logikę i argumenty, które w sprawie Nadii Sawczenko stosowało państwo rosyjskie przed Radą Europy. Sami sobie państwo odpowiedzcie, czy przystoi, żeby Adam Bodnar jako były rzecznik praw obywatelskich w akcie rozpaczy w sprawie, która jest zamówieniem politycznym Donalda Tuska, stosował po prostu rozumowanie
obejmowania immunitetem swoich przeciwników, taki jak swoich przeciwników traktuje Putin i państwo rosyjskie. W takim miejscu niestety ulokował dzisiaj Adam Bodnar polską praworządność. Liczy się ściganie opozycji, tak jak w Rosji, argumentami, które stosuje Putin wobec Rady Europy. To jest skandaliczne, haniebne, ale oczywiście Donald Tusk złożył zamówienie u Adama Bodnara na polityczne śledztwo i ten rozpaczliwie próbuje osiągnąć jakieś efekty. I oczywiście istotnym elementem tego sporu jest również to, że Adam Bodnar po prostu boi się, że jak politycy z innych państw europejskich zobaczą ten wniosek o uchylenie immunitetu posłowi Romanowskiemu, przekonają się na własne oczy, że cała sprawa ma charakter polityczny i to przywracanie praworządności w Polsce nabrało groteskowego rozmiaru. Po prostu polega to tylko i wyłącznie na represjach politycznych wobec opozycji. Dlatego też Adam Bodnar nie chce tego wniosku tam kierować, bo boi się po prostu potężnej międzynarodowej kompromitacji. Szanowni Państwo, no ten festiwal bezprawia, ta akcja polityczna przygotowana w nasze środowisko cały czas niestety trwa. Akcja polityczna przygotowana przez najwyższych rangą w tym państwie, bo przez ministra sprawiedliwości, przez pana premiera, po to, aby zniszczyć partię opozycyjną, silną, bezkompromisową, która zawsze opowiadała się za wartościami, która zawsze walczyła bezapelacyjnie z korupcją i z przestępstwami. Oczywiście ta akcja trwa niestety przy wykorzystaniu bardzo dużych ośrodków medialnych, ale w tej akcji politycznej mamy kolejną porażkę tych, którzy ją wymyślili. Pan Bodnar kontra sądy i nie żadne nasze sądy. 2-0 dla sądów. W przypadku i aresztu dla pana ministra Romanowskiego sądy opowiedziały się po stronie prawa i w przypadku uchylenia tego środku zapobiegawczego, w przypadku pani urzędnik, która teraz siedzi w areszcie, sądy też opowiedziały się po stronie prawa. Więc otoczka medialna, ataki polityczne to jedno, a realne wyniki tych postępowań to drugie. I jest 2-0 dla prawa, a nie dla pana Bodnara, który tak jak tutaj pan poseł Kaleta powiedział, jest twarzą niestety tego bezprawia. Człowiek, który tutaj był rzecznikiem praw obywatelskich, niby stał na straży praw obywatelskich, praw człowieka, dzisiaj jest twarzą łamania nie tylko praw obywatelskich, ale też praw człowieka. Bo dlaczego osoby, czy pani urzędnik, czy ksiądz Olszewski, nie wiadomo z jakich przyczyn dzisiaj nadal siedzą w areszcie i tam są szykanowani i są torturowani. Bo jeśli kobiecie przez 4-5 tygodni odmawia się zmiany ubioru czy dostępu do środków higienicznych, to jest to głęboka Białoruś. To największych przestępców w Polsce tak się nie traktuje i w innych krajach europejskich. Nie mamy tutaj do czynienia z przestrzeganiem praw człowieka i rzeczywiście pan Bodnar powinien się wstydzić, bo to jest nie tylko wstyd dla niego, ale niestety wstyd dla całej Polski, bo on jest ministrem rządu polskiego. Musimy skończyć z tym, i tutaj też apeluję do państwa, do mediów, o rzetelne informowanie, skończyć z tą hucpą polityczną, z tą walką polityczną i skończyć z tym, że niewinni ludzie za czasów Tuska i pana Bodnara nie mają prawa do obrony, nie mają prawa do godności i są przetrzymywani bezprawnie w aresztach. Apeluję do pana Bodnara, aby wycofał się naprawdę z tej drogi, żeby wziął się w końcu za pracę i za realne naprawianie wymiaru sprawiedliwości. Dziękujemy. Czy macie państwo pytania? Skoro nie, dziękuję bardzo. Za nami, a przed nami, skoro ten wątek pytań się pojawia, to będziemy je stawiać. Jacek Prusinowski, publicysta Super Express. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się. Robert Bagiński, publicysta tematypolityczne.pl. Dzień dobry, witam. Witam serdecznie, dziękuję za zaproszenie. Ja bardzo dziękuję, że panowie skorzystaliście z tego zaproszenia. Powiedzcie mi proszę, czego spodziewać się po dzisiejszej decyzji odwoławczej prokuratury? Jaką decyzję gotów podjąć sąd? Jacek Prusinowski. Z jednej strony nie mam pojęcia, jaką decyzję podejmie sąd, z drugiej na podstawie tego, co zdecydowano w pierwszej instancji, wydaje mi się bardzo prawdopodobne, że zostanie ta decyzja utrzymana, bo wydaje się, że kwestia tego immunitetu z racji zasiadania w Zgromadzeniu Parlamentarnym Rady Europy jest niemal jednoznaczna w zasadzie, bo eksperci, mam wrażenie, że nie tylko tutaj z klucza politycznego sprzyjający Prawu i Sprawiedliwości, ale zdecydowanie szerzej uznają nie tylko sąd pierwszej instancji, że to jest wystarczający powód, żeby
na taką ochronę mógł liczyć poseł Romanowski, więc no, no spodziewam się, że to stanowisko zostanie utrzymane, ale jak będzie, to oczywiście wiedzy nie posiadam. Robert Bogiński. Cóż, na szczęście jeszcze nie wiemy, jaka będzie decyzja sądu i obyśmy dalej żyli w takim kraju, w którym będziemy przekonani, że do końca nie wiemy, jak postanowi sąd, bo gołym okiem widać, że działania prokuratury generalnej, czyli pana Bodnara, jak też prokuratury krajowej, pana Korneluka, ewidentnie podważają coś, co jest fundamentem w prawie karnym, a mianowicie domniemanie niewinności. I nawet kiedy były jakiekolwiek wątpliwości co do immunitetu pana posła Romanowskiego, po jednej stronie były argumenty tych ich opłacanych prawników, po drugiej stronie argumenty twarde, prawne pana Romanowskiego, to umówmy się, w prawie karnym zawsze każda wątpliwość powinna być interpretowana na korzyść podejrzanego. On nawet nie jest w tej chwili podejrzanym. A tutaj tak nie było, po prostu chciano pana posła zaaresztować. Mm-hmm. No dobrze, ale padł ten zwrot z ust redaktora, że prokurator Korneluk jest prokuratorem krajowym. No chyba nic bardziej mylnego. Jest uzurpatorem pełniącym urząd prokuratora krajowego i to bez zgody i woli pana prezydenta po odwołaniu jego poprzednika i po mianowaniu Korneluka jako prokuratora krajowego. Czy w takim razie ten nasz system prawny jeszcze działa? Czy my już mamy do czynienia z anarchią? Tak, to najbardziej zdumiewa to i niepokoje również, że mamy do czynienia z całkowitym demontażem instytucji. Instytucji, no, które są dla zwykłych ludzi bardzo istotne, bo mówimy tutaj o prokuraturze krajowej i przepraszam oczywiście za ten wyraz ogromnej niekompetencji, a mianowicie określenie pana Korneluka prokuratorem krajowym, mimo iż prezydent nie zgodził się na odwołanie jego poprzednika. Wciąż istniejącego prokuratora krajowego. Więc mamy absolutnie do czynienia z demontażem instytucji wymiaru sprawiedliwości. Ci, którzy bardzo krzyczeli przed wyborami o tym, że chcą oddzielenia funkcji z jednej strony ministra sprawiedliwości, a z drugiej strony funkcji prokuratora generalnego, dzisiaj ochoczo z tego korzystają. Można by było powiedzieć pełnymi garściami, tylko po to, aby hurtowo ścigać polityków opozycji. Więc to jest bardzo niebezpieczne i pytanie, czy to w tym nie ma jakiegoś celu konkretnego, a mianowicie, żeby w pewnym momencie doszło do sytuacji, w której ktoś powie, no dobrze, no te instytucje w Polsce prawne są już takie do niczego, są tak dysfunkcyjne, że może jedynym rozwiązaniem jest całkowite podporządkowanie polskiego wymiaru sprawiedliwości prawodawstwu i może jakimś nowym instytucjom Unii Europejskiej. I to byłby taki rozbiór Polski w kategorii soft, czyli delikatnie, bez wojska, ale myślę, że w gronie Platformy Obywatelskiej i innych partii znalazłoby się wielu, którzy by tych żołnierzy, którzy kiedyś w Polsce byli, zastąpili. To na podstawie tego, o czym mówi redaktor Bagiński, chyba takie działania w Sejmie są teraz podejmowane, ale bowiem Sejm będzie procedował podczas czterodniowego posiedzenia na temat Trybunału Konstytucyjnego. Jacek Prusinowski. No myślę, że to jednak nie są tak daleko idące działania. Te dwa projekty ustaw dotyczące Trybunału, bo to przepisy wprowadzające także tę ustawę, no myślę, że w żadnym stopniu nie podporządkowują naszego sądownictwa wprost jakiemuś unijnemu organowi. Więc myślę, że to dwie jednak różne rzeczy, jakkolwiek byśmy nie byli krytyczni albo i nie wobec tych zmian. No wydaje mi się, że no jeżeli chodzi o Trybunał Konstytucyjny, to za prezydentury prezydenta Andrzeja Dudy i tak nic tutaj się nie zmieni. Wątpię, żeby mogło do tej zmiany prawa dojść. A jeżeli chodzi o prokuratora krajowego, to też mam, no najdelikatniej mówiąc, bardzo duże wątpliwości, a w zasadzie to nie uważam, żeby ta zmiana była skuteczna, którą przeprowadzono. Nie widzę tutaj podstawy prawnej do jej przeprowadzenia. No to Jacek, to w takim razie upraszczając i mówiąc tak już językiem całkowicie ludzkim, powiedzmy nawet poza antenowo-telewizyjnym. Uważasz, że na przykład zarzuty, które będą stawiane przez tę prokuraturę wraz z panem Kornelukiem na czele, one będą ważne, czy będą nieważne z mocy prawa? To niestety mam problem z odpowiedzią na to pytanie. Nie wydaje mi się to takie no, oczywiste i nawet kwestionując tę decyzję, to nie wiem, czy teraz, jeżeli przez lata ten stan rzeczy miałby się na przykład utrzymać i za parę lat mielibyśmy zakwestionować wszystkie setki, tysiące zarzutów, a dalej idąc wyroki karne. No nie wiem, czy to też byłoby na pewno
dobre. Zresztą no mam wrażenie, że poseł Marcin Romanowski chyba dostosowuje się też do tej rzeczywistości prawnej i nie kwestionuje też decyzji prokuratury, tylko odnosi się do nich po prostu na gruncie prawnym i stara się znaleźć takie wybiegi skutecznie, jak widzimy, które sprawiają, że jest teraz na wolności, a nie Robert Bogiński. W areszcie. Ja myślę, że mogą być podważane, dlatego to powiedziałem przed chwilą, że podważany jest fundament prawa karnego, absolutnie najważniejszy, mianowicie określone również w Konstytucji, domniemanie niewinności i wszystkie wynikające z tego działania, których tutaj było za dużo, jeżeli chodzi o prokuraturę w przypadku posła Romanowskiego, bo metodologia zawsze była taka sama i tak samo tutaj zadziałano, a mianowicie najpierw próba zdeprecjonowania całkowicie człowieka, również przez instytucje wymiaru sprawiedliwości. Następnie oskarżenie o absolutnie urzędnicze, nawet nie wiadomo czy przestępstwa, być może jakieś niedopatrzenia, ale my tego sam do dzisiaj premier nie Tusk wiemy. Pisze o zorganizowanej grupie przestępczej, a my tutaj tak trywializujemy sobie, rozmawiamy Bóg wie o czym. To może tak, poprzestańmy ten trzeci tak element na wszelki właśnie. Wypadek, bo i nas jeszcze gotowi zamknąć. Dziękuję panom, okay. Dziękuję państwu. 8 minut pozostało do południa. Dobrego dnia.